Wyprawa wędkarska to czas pełen emocji, a holowanie karpia dostarcza niezapomnianych wrażeń. Wczesnym rankiem docieramy nad jezioro, gdzie rozstawiamy sprzęt i cierpliwie czekamy na brania. Kiedy nagle czujemy mocne szarpnięcie, adrenalina wystrzela jak strzała. Zaciągamy rybę i zaczyna się walka. Karp stawia opór, szarpiąc się w wodzie. Każde mocne uderzenie wędki sprawia, że serce bije szybciej, a każdy odjazd ryby podnosi stawkę. Wzrok skupiony na wodzie, w głowie tylko myśli o tym, by nie dać się pokonać. Kiedy w końcu udaje się wciągnąć karpia na brzeg, radość przepełnia całe towarzystwo. To piękny okaz, a triumf nad siłą natury budzi uczucie spełnienia. Uśmiechy, gratulacje i pamiątkowe zdjęcia to momenty, które na zawsze pozostaną w pamięci. Wędkowanie to nie tylko sport, to prawdziwa przygoda pełna emocji i satysfakcji. Witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Jak możecie zobaczyć, udało mi się dojechać do kolegi, który siedzi tu już od czwartku. Wędki już mam powiezione. U mnie przyszła pora na rozstawienie namiotu. Coś się akurat działo. Już jeden leż mi wpadł po 20 minutach wywózki. Wiozłem na nowo zestaw. Teraz jest chwila spokoju właśnie na nagranie wstępu. Klaudek, opowiedz może, co u Ciebie się działo przez od czwartku samego tutaj. No, kontakt z rybą jest w nocy. Pierwszej nocy złowiłem rybę około 12 kilo. Drugiej nocy miałem rybę z tego samego miejsca. Niestety weszła w kołki. Są cztery kołki prawdopodobnie tam. Nie wiem, jak one są ułożone, są gdzieś na głębokości 2 metrów, albo prawdopodobnie to jest po prostu powalone drzewo. No nie zdołałem wyciągnąć, mam plecionkę, łowię na plecionki, wżarła się plecionka w drzewo, pękła. Odsunąłem się teraz od tego drzewa, myślę, z 5 do 7 metrów, postawiłem zestaw obok. Próbujemy troszeczkę dalej. No i czekamy na noc, bo tak jak mówię, głównie kontakt z rybą jest w nocy. Głównie łowię na śmierdziele i jeździ tutaj squid. Żadna nowość. I czekamy na kolejne rybki. Już stanowisko jest rozłożone, wędki również, pozakładane przynęty oraz ciężarki. Ciężarek 140 gram, przypon Roni Rig, a na końcu ananasik. Będę sypał kursami premium, truskawka róża, oczywiście DKK Bites. Drugi zestaw, węzeł bez węzła, kuleczka Natural, 20, jedna sztuka, również ciężarek 140 gram. I tu będzie sypane też kuleczkami premium, Natural. Tutaj jeszcze mam akurat w środku siateczki PVA, to również będę zapinał pod fak. I tak, jedno wędzisko będzie wwiezione pod samą drugą stronę podciny, a druga wędka będzie zaraz za spadkiem. Także biorę się do wywózki, a później za namiot i cały osprzęt i lecimy. Pogoda, jak widzicie, chmury, pochmurnie. Ale słoneczko się czasami przebija. O, zdjęcie piwka. Tak. No pyta, czy mobilny jestem. No, już nie. No. Bo alkoholu się nie jeździ. Tak. Policjant pyta, piłeś? A pan zobaczy zdjęcie. Pan. Jest u Przemka. Kolejny opad. A murki, tak. Chociaż, no mogłoby być. Ale... Lew. Tam kręci, kręci. Tak, to od razu szybko się zwija. I patrzcie, żebyście
uwierzyli. Popkin Station. Leszcz. How are you? O, szedł. No pięknie. Pięknie, tak jest. Witamy Was na Nowakach. Przemek do nas przyjechał. Mamy dzisiaj sobotę. Dzień 28 wrzesień. Już wcześniej widzieliście. Tam jest też kilka nagrywek u Krautka i Przemka na stanowisku. Siedzimy sobie na Nowakach. Za wiatą stanowisko 15, 16, 17. Pierwsza doba nic. Druga doba poprzewoziliśmy, zmieniliśmy miejsca, wjechaliśmy na płytsze miejsca, mimo załamania pogody, ale jednak dało to rezultaty, bo u nas były dwa brania, jedna rybka i jedna spinka u Klaudka. Aha, Klaudek złapał je pierwszej doby, tak. Karpia złapał, a tej doby spiął. Także no, pojedyncze ryby, nie ma tu szału. A z tego, co na wodzie opowiadają, na zbiorniku też nie ma szału. Ale zobaczymy, posiedzimy jeszcze do jutra, do gdzieś do 10, 12 może. Wy zostajecie do poniedziałku, tak, także jeszcze do dodatkową dobę. Rano. No zobaczymy, no ale pogoda ma się zmieniać na gorsze. No idzie ta jesień, no to nie będziemy mieli już temperatury zwyżle, lecz niższą. Ale zobaczymy, bo ta ryba też tak jakoś przechodzi. Też dużo wcześniej mówili, że sporo ta ryba siedzi na zatoce. Może łapała ostatnie promienie słońca. No możliwe, wszystko w teorii, ale w praktyce jest to różnie. Wiatr kręci wodą. Woda, jak żeśmy przyjechali z czwartku na piątek, to miała 16 stopni, dzisiaj mi pokazywała 14, chłopakom 15, bo coś troszeczkę słońce wyszło, przygrzało. No ale jest różnie, ta fala też jest różnie, raz są mocniejsze podmuchy, raz pada deszcz, także no kręci ta pogoda. Ale jakaś rybka, jakieś ruchy są, też widzieliście na filmiku leszcze, które też tam pobierają, więc coś tam się dzieje i zobaczymy co dalej. No zobaczymy, jeszcze dwie doby przed nami, także czekamy na brania i tyle. Jest pierwsza ryba, jakaś większa, pierwsza u Przemka. Niby rolka, a napinał dobrze zestaw. Piękny hol przy zachodzie słońca. O, bardzo piękny zachód słońca. Kurde, ale ona się bawi. Już go widać powoli. Czy ciężarek musiał spaść? W takim razie przy takim porządnym braniu to się nie dziwię. Przyzwoita rybka będzie. Myślę, że koło dyszki będzie lekko. No, będzie. O, ale bebzel ma. Waga razem z matą. 11,33. Piękny golasek. Wziął na kulkę 20. O ty. Fu, kolego, spokojnie. Szybkie zdjęcia, filmik i wypuszczamy cię. Lights, camera, action. Już. Ach.
Coś nie chce się pokazać. Fajna kuleczka. Już nabierają jakby na jesień bębolka. O, nabierają na pewno. Widać, że zgadzał. Leszcze i przyszedł. A, widziałeś? I przyszedł leszcz. I przyszedł leszcz, ale... Grubasek taki fajny, nie? On ryby nie umie przytrzymać. Nie, że nie ryby przytrzymać, tylko... Na kuleczkę 20. Naturala. Przyszedł w końcu. Bardzo, bardzo nie chce się pokazać. Tak coś przeczuwałem, że coś piszczało. A jechał fajnie, nie? Jechał. No. Jechał tak jak teraz. Jeszcze 9 godzin wędkowania. Wpadła teraz ryba. Waga 9 kg. Wyjechał na tą samą kulę. Pojedynczy natural, 20. Oczywiście spod samych trzcin. Także widać, że ryby tam tędy chodzą. Wchodzą na tą płytką wodę. Także co, wypuszczamy i czekamy na kolejne w nocy. Wypuszczanie dużego karpia to wyjątkowy moment, pełen emocji i szacunku dla natury. Po holowaniu, gdy ryba ląduje na brzegu, podziwiamy jej majestatyczną sylwetkę i intensywne kolory. Delikatnie trzymam ją w wodzie, pozwalając jej na chwilę odpoczynku. Z każdym oddechem karpia czuję, jak energia wraca. Po chwili, gdy jest gotowy, delikatnie kieruję go w stronę głębszej wody. Ostatnie spojrzenie, a potem wolność. To wspaniałe uczucie, które na długo pozostaje w pamięci. Siemanko, nagrywam już sam, bo Przemek pojechał do pracy. Tym razem to ja się z wami pożegnam na filmie. A pożegnam się z fajną rybką. Ryba waży około 10 kg. 12 z workiem. Myślę, że worek około 1,5 kg będzie ważył mocy. Zaprezentuję wam rybkę. Piękny, czarny karp na zakończenie. To jest to, co lubię w zasadkach najbardziej. Bardzo silna ryba. Niespotykane na tą wodę. Bo naprawdę te ryby czasem tu już nie walczą. Ale ta naprawdę jest silna i żwawa. Piękna ryba, jak widać. Pełna wigoru. Nie będę jej za bardzo męczył. Po dwóch spinkach ostatniej nocki piękny, ciemny karp. Taki jak lubię, jak w golce to tylko ciemne. Spróbuję zaprezentować wam go jeszcze raz. Pożegnam się z wami tym pięknym widokiem. Do następnego odcinka. Wesprzyj nas, a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!